10 miesięcy wytężonej pracy i w końcu jest ostatni dzwonek, zwiastujący oficjalne zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie upragnionych wakacji. Tradycyjnie były kwiaty, przemówienia, nagrody dla najlepszych i oczywiście świadectwa. Uczniowie wszystkich zielonogórskich szkół zakończyli edukację w roku szkolnym 2017-2018. Z kamerą telewizji Zielona Góra podglądaliśmy zakończenie roku w szkole podstawowej numer 13 i zarazem gimnazjum numer 5. To bardzo jestem zadowolona z tego, jak wpisaliście się w tym roku. Wiem, że należy Wam się bardzo mocno odpoczynek i tego odpoczynku Wam życzę, żebyśmy się spotkali 1 września i żebyście byli pełni sił, zapału do tego, aby kolejny rok minął równie atrakcyjnie i ciekawie jak ten. Temat wprowadzanej ustawy zmieniającej dotychczasowy schemat funkcjonowania szkół powszechnych był oczywiście numerem jeden przez cały rok. Od dyrektorów i nauczycieli wymagał wiele wysiłku związanego z nową organizacją przestrzeni edukacyjnej. Śmiało można więc powiedzieć, że również nauczyciele z wakacji cieszą się w tym roku wyjątkowo. Dla nas wszystkich to był dosyć trudny rok, bo to nowe zmiany, reforma, wszystko to spowodowało, że no, troszkę trudniej się pracowało niż zazwyczaj, ale myślę, że daliśmy wszyscy radę. Dzieci są, myślę, że też zadowolone, osiągnęły swoje sukcesy, dzisiaj będą miały za te sukcesy podziękowania wręczane na apelo i myślę, że zasłużyły na wakacje. My wszyscy zasłużyliśmy na wakacje, które już są takie upragnione i tak na nie czekamy. Przed uczniami i nauczycielami czas wypoczynku i relaksu, teoretycznie nawet odrobinę dłuższy niż zwykle, bo rozpoczęcie kolejnego roku nauki w szkołach rozpocznie się 3 września.